Białaczka to groźny nowotwór, który bardzo często okazuje się śmiertelny. Dlatego tak ważne jest jego wczesne wykrycie. Jakie są objawy białaczki? Jeśli chodzi o rozpoznawanie białaczek, tutaj zupełnie różna sytuacja dotyczy białaczek ostrych i białaczek przewlekłych. Białaczki przewlekłe mogą być przez bardzo długi okres czasu bezobjawowe i wtedy, kiedy dobrze działa służba zdrowia i mówiąc, kiedy często wykonuje się badania profilaktyczne te białaczki stosunkowo często są wykrywane badaniem morfologii krwi z innych przyczyn niż wykrywanie białaczki. I wtedy, jeśli zostanie wykryta zwiększona liczba krwinek białych, no to należy prowadzić diagnostykę. Nie zawsze, zwłaszcza w przypadku przewlekłej białaczki limfocytowej, w ogóle konieczne jest leczenie tego stanu, jest wtedy konieczna tylko obserwacja. Natomiast w, roz, w razie rozpoznania przewlekłej białaczki szpikowej wtedy jest konieczne leczenie. Natomiast jeśli chodzi o objawy ostrych białaczek, tutaj sytuacja jest zupełnie inna. Ja określam diagnostykę, czy pierwsze objawy tego rodzaju białaczek triadą NZS, gdzie N to jest niedokrwistość, Z to jest zakażenia, a S to jest skaza, skaza kwotoczna. i tutaj albo wszystkie te objawy występują naraz, albo dominuje jeden z nich. Zwykle taki chory zgłasza się na przykład z anginą czy zapaleniem płuc do lekarza. Wykonana wtedy morfologia wykrywa, że podłożem tego zakażenia jest niedobór odporności spowodowany zmniejszeniem produkcji normalnych krwinek białych przez naciek białaczkowy. Kiedy indziej jest to skaza Fotoszczę się pojawienie się wybroczyn i wtedy się wykonuje badanie, a jeszcze kiedy indziej nie dokwisać, a yy, zwykle występują te trzy objawy jednocześnie.